Siemano, siemano. Porobiłem quada. Zaraz wam powiem, co porobiłem. Zmieniłem koła. Naprawiłem kierunkowskaz. No i poszerzyłem przód. FMF na każdym sprzęcie robi robotę. Takie poszerzenie na przodzie to słabo, nie? Ale tak na głupawkę po asfalcie to coś pięknego. No i założyłem te wysokie koła. Teraz widać, jak zawieszenie tutaj pracuje, jak się podnosi. Jak uborna prawie. Dlatego, że wiecie co, powiem wam, że uborna w quadzie, jak nim jeździłem, tutaj te płotniki są bardzo wąsko i widać przednie koło i widać to unoszenie. Jak mam na normal założone, czyli jak upraw, praktycznie nie widzę.
i patrzcie go. Skubany. Jaki szeroki. No, przód szerszy niż tył. Na miasto? Kurde, tak na trasę? No, ten kierunek musiałem podłączyć. Słuchajcie, kabel tutaj gdzieś przebiegał i od siedzenia się chyba coś przetarł. Teraz graj buczy. No, te lampy są fajne. W ogóle te handbary są fajne. Licznik mi się wydaje, że chyba jest za wysoko. Licznik bym mógł już chyba opuścić. Ale nie wiem, czy tak... Nie. Chyba inaczej nie idzie. FMF na każdym sprzęcie robi robotę. No słuchajcie, noc mnie zastała. Przejadę się jeszcze na miasto. Dawaj, odpalaj. Bo nawet światła mam. Dają te światła za mocne, mam kurwa. No, faktycznie, nie dziwię się. Niby dają na ziemię, nie? Ale oślepiają. Co ja mam? Wyłączyć? Na dziennych pojadę.
Dobra. A to dlatego ta straż miejska, kurde, tak jechała wolno, bo oślepiałem. Oni jeszcze z wózki wjeżdżali. Światła terenowe, nie miejskie. Jestem ciekawy, czy jakoś je ustawia. Na Lidla zrobić pączkę trzeba. Zwiewać, żeby nie oślepiać ludzi tutaj, no. Nie no, jutro muszę to zobaczyć. Czy to jest do ustawienia w ogóle? Nie mam pojęcia. Raczej tak. Albo raczej nie. To nie jest przewidziany kład do jazdy. No, robił wątka na Lidlu i wypieprzył coś. Tak zaraz będzie. Pieprzam, bo mnie tu linczują za te lampy.